42-letnia kobieta nie żyje, a 47-letni mężczyzna jest w ciężkim stanie. To skutki tragicznego wypadku, do jakiego doszło w poniedziałek rano w Sosnowcu. Po godzinie 6 od ściany kamienicy na trzecim piętrze oderwał się balkon i spadł ze stojącymi na nim ludźmi. Paweł Jędrusik. Dramat rozegrał się przy ulicy Krzywej. Dwie osoby wyszły rano na balkon, a wtedy ten oderwał się od ściany budynku. Kobieta i mężczyzna spadli z impetem na ulicę. Betonowe elementy uszkodziły też zaparkowany na ulicy samochód. No to było 6:15, 6:20. No wyszli sobie, jak znam, ale wyszli sobie na balkon zapalić. Zaraz my wezwali, ten na 112 my dzwonili i córka wyleciała, bo myślała, że mama jej poszła gdzieś i zaczęła krzyczeć, wrzeszczeć: Marysia, Marysia, co się stało? A mama leżała za autem. Oboje zostali przewiezieni karetkami do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu w ciężkim stanie. Mimo wysiłków lekarzy, życia kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna w tym momencie jest zaopatrywany przez naszych lekarzy ortopedów w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, skąd trafi na oddział intensywnej opieki medycznej z uwagi na to, że jest osobą, która jest w tym momencie w stanie ciężkim, wydolna krążeniowo, ale niewydolna oddechowo. Natomiast kobieta bezpośrednio po tym, jak trafiła do naszego szpitala, trafiła też na blok operacyjny, gdzie w ramach przeprowadzonego zabiegu niestety musiała zostać podjęta resuscytacja, podczas której kobieta zmarła. Od rana służby zabezpieczały kamienicę. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Była prowadzona ewakuacja części obiektu, ewakuowano 21 osób. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który prowadzi swoje czynności w zakresie dalszej eksploatacji budynku. Mieszkańcy, którzy zostali ewakuowani ze swoich mieszkań, wskazywali, że budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Pan, co ja tutaj mieszkam 25 lat. Ale to w ogóle ani remontu nie robią, nic, tylko zawsze czynsze w górę idą. Żeby cośkolwiek zrobić, to nic nie robią. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo kamienica, w której doszło do tragedii, tak naprawdę nie ma właściciela. Jest to mienie pożydowskie. Obecnie zarządcą jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, a jak zapewniają w Sosnowcu, ten przeprowadzał kontrole techniczne obiektu. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Rodzinom zabezpieczyliśmy autobus, który był od razu rano podstawiony, oczywiście także żywność, jeżeli nie będą mogli wrócić do kamienicy. Tutaj czekamy na informację z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, to oczywiście zapewnimy im noclegi. Jeśli okaże się, że mieszkania w ogóle nie nadają się do użytku, miasto zadeklarowało, że zapewni mieszkańcom lokale zastępcze.